Małgorzata Kozicz i Oda Talanska-Wiesienia. Witamy bardzo serdecznie. Najbliższe 20 minut poświęcimy marzeniom o własnym koncie. Wynajmować, kupować czy budować? O, to jest pytanie. Ale jak zwykle nasz tygiel zaczniemy od poradnika świadomego konsumenta. Często wstępem w dorosłe życie jest przeprowadzka i wynajęcie mieszkania. Co warto wiedzieć o wynajmie? Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy? Nasz ekspert Michał Racewicz, agent nieruchomości, na co dzień zajmujący się sprzedażą i wynajmem mieszkań, podpowie, jak znaleźć najlepszą ofertę, na co zwrócić uwagę, aby uniknąć ewentualnych problemów i dodatkowych kosztów. Gdy widzimy, że jest bardzo tanie mieszkanie, powiedzmy w centrum Wilna za 300 euro dwupokojowe nowe mieszkanie, to musi zapalić się nam lampka, że coś tu nie gra i najczęściej w takim ogłoszeniu wskazane, że proszę zostawić jakieś tam 100-200 euro, żeby obejrzeć, to w żadnym wypadku nie płacić żadnych sum, dopóki się nie przyjdzie do mieszkania, nie zobaczy się na żywo. Pamiętajmy, że dopóki nie podpiszemy umowy, nikt nie może żądać od nas żadnych zaliczek, zarówno właściciel mieszkania, jak i osoba działająca w jego imieniu. Jeżeli szukamy mieszkania, no to trzeba wybrać dzielnicę, budżet, jaki posiadamy, jaki planujemy wydać miesięcznie. No i wtedy zacząć od przeglądów. Co ważne, upewnić się, czy to jest właściciel mieszkania, czy to naprawdę on wynajmuje, czy może też nie, bo często mamy przykłady, że bywa i tutaj sporo przykrych takich przypadków. W takiej sytuacji zawsze mamy prawo zażądać od wynajmującego aktu notarialnego. Odmowa okazania dokumentu potwierdzającego własność powinna wzbudzić nasze podejrzenia. Jeżeli już wybraliśmy dla siebie mieszkanie i postanowimy, że chcemy podpisać umowę, to spotykamy się lub z właścicielem mieszkania, lub z przedstawicielem agencji nieruchomości, który działa w imieniu właściciela, no i podpisuje się umowa, gdzie jest wskazany termin, od kiedy zaczyna się umowa. Najczęściej to bywa rok, albo po roku już jest nieterminowa. Так само ціна місячна плюс за услуги комунальні. Сума кауції, яка є або один місяць, або два, яку він залишає для власника мешкання як депозит. Депозит є родом забезпечення для власника мешкання на випадок знищення мешкання через винаймуючого. Dlatego przy zawieraniu umowy należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie zawierał zdjęcia poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenie mieszkania. Jeśli przy zdawaniu mieszkania będą widoczne jedynie ślady użytkowania, wówczas depozyt jest zwracany. Zwłaszcza gdy jest mieszkanie w starych blokach, które nie są renowowane, to w zimie jest dość spora kwota jeszcze za ogrzewanie. To też musimy zwrócić uwagę przy poszukiwaniu mieszkania. Znaczy, jeżeli chcemy mniej płacić, no też patrzeć mieszkania w domie, który jest po renowacji, albo bardziej nowych budynkach, których są mniejsze te kwoty za ogrzewanie w zimie. Dlatego przy podpisywaniu umowy warto poprosić właściciela mieszkania o rachunki z poprzedniego sezonu grzewczego, kiedy było ono zamieszkiwane przez poprzednich lokatorów. Pamiętajmy też, że obowiązkiem właściciela jest przedstawienie rachunków od dostawcy mediów z terminem do ich uregulowania, a nie wyłącznie podawanie najemcy kwoty do zapłaty. A kiedy już uzgodnimy wszystkie szczegóły współpracy, dopełnimy wszystkich formalności, wówczas możemy spokojnie powiedzieć, że wynajem nie taki straszny. Dzisiaj w studiu gościmy Katarzynę Bylińską, właścicielkę firmy budowlanej koordynującej budowę domów jednorodzinnych. Katarzyno, no więc może na początek rozwiążmy tą zagadkę. Budować, wynajmować czy kupować? Tylko budować. Tylko budować? Tylko budować, tak. Dlaczego? Dlatego, że na dany moment to jest najwygodniej. Naprawdę najwygodniej i chyba najtaniej. Oczywiście trzeba patrzeć na tryb życia, ile osób was jest, jaka jest rodzina, jakie są potrzeby i tak dalej, ale
Na dany moment budować jest najlepsze chyba rozwiązanie. Taniej zbudować dom niż kupić mieszkanie. Na pewno tak, dlatego że ceny mieszkań na dany moment są bardzo, bardzo wysokie i trzechpokojówkę na przykład w jakimś lepszym rejonie kupić będzie kosztowało gdzieś 300-350 tysięcy euro, to za te pieniądze wy pobudujecie chyba swój dom marzenia. My tu mówimy o Wilnie oczywiście. Tak. Wilno, wileński rejon i wszystkie te okolice, które bliżej do Wilna są. No ale są takie stereotypy czy przekonania, że budowa domu to jest jednak jakieś straszne przedsięwzięcie, że to po prostu trwać może latami, że właśnie worek bez dna, gdzie trzeba nie wiadomo ile pieniędzy wpakować i czasu i w ogóle wszystkiego. Zgadzam się, ale to wszystko są stereotypy, dlatego że tak, dom można budować 10-20 lat, jeżeli wy będziecie to robić sami i naprawdę mamy takich przykładów i bliskich przykładów też. To nie jest prawidłowe. Ja myślę, że teraz czasy się mieniają i naprawdę cieszę mnie to, że czym dalej, tym więcej teraźniejsza młodzież, oni lepiej zapłacą dla kogoś, kto jest profesjonalem, kto może zbudować dom tak, jak ma być, jeżeli oni zaczną to robić sami. Ludzie z tamtych czasów, tak, oni zawsze mówią, my sami, lepiej my tu będziemy budować, my tutaj tych pieniążków zaoszczędzimy ileś i tak dalej, ale to jest nieprawidłowe. Każdy ma pracować swoją pracę i jeżeli ja dzisiaj chcę nowy samochód, to chyba ja nie pójdę jutro jego konstruować, ponieważ to chyba będzie taniej. Jako przynajmniej minimalną sumę trzeba mieć, jaką sumę trzeba dysponować, chcąc zbudować sobie, domek metrów z 80 kwadratowych. 80 to w ogóle jest niedużo i naprawdę sam ostatni projekt, który robiliśmy, to człowiek za 80 kwadratów zapłacił gdzieś 120 tysięcy, to nawet z zwaleniem starego domu, z oczystką całej ziemi i wszystkiego i jemu karkasny dom, to czyli z drzewa, nie to, że drewniany, ale z drzewa, z tych belków takich złożony dom, to jemu obeszło się gdzieś około 120 tysięcy euro. Prawda, to było w sadach. W ogrodach jest o wiele wszystko prościej, bo nie trzeba projektów, nie trzeba wszystkich tych biurokracyjnych rzeczy. To jest o wiele prościej, o wiele taniej. To czyli dla dwóch ludzi, może nawet na trzech, tych 80 kwadratów, ja myślę, że może być dostatecznie. Ale jeżeli my, powiedzmy, będziemy mówili coś o domie, tam około 150, co jest chyba same taki, same rozumny, optymalny i same popularny, to do tego stanu syrowego, 1000 euro na kwadrat trzeba gdzieś rozliczyć i to będzie nie najgorsza jakość, nie najgorsze jakieś materiały i w sumie tak, 1000 euro gdzieś. Ale mówimy o stanie surowym. Tak. A do ilu metrów na Litwie nie potrzeba tych specjalnych jakichś pozwoleń? Pozwolenia potrzebne zawsze. Jeżeli wy kupujecie ziemię, na przykład na Mówalda, czyli tam, gdzie można budować dom, wszystko jedno będzie potrzebny projekt i będzie potrzebne pozwolenie na budowę. Ale w sadach, w ogrodach pozwolenia nie trzeba. Jeżeli potrzebujemy kredytu na budowę domu, to ile warto mieć znowu na początek, ile trzeba mieć? Z kredytem to jest taka sprawa, że jeżeli wy na przykład macie ziemię w jakimś lepszym rejonie, powiedzmy w Alakampie, Turniśk, jest jakieś takie, które droższe, bogatsze, to bank może finansować już od tego, że wy macie swoją ziemię. Mhm. Ale powiedzmy, jeżeli wy patrzycie takie trochę prostsze rejony, jakieś tam Pawilniusz, jakieś Niemierz, to co jest obok Wilna, to trzeba pobudować te pudełko w stanie syrowym i tylko wtedy bank już będzie mógł finansować dalej. To jest, trzeba iść do banku i rozmawiać, naprawdę. Z bankiem trzeba rozmawiać i nie bać się z nim rozmawiać. A ile czasu trwa taka przygoda z budową domu? Rok. Jeżeli my nie będziemy liczyć wszystkich tych biurokracyjnych rzeczy, dlatego że to też bardzo od człowieka zależy. Jeżeli on wie, czego chce, on przychodzi do architekta, on mówi, ja chcę tak i nie inaczej. Architekty dość prędko pracują, też zależy od tego, na kogo wy popadniecie, dlatego że jest więcej takie architekty, filozofy, które tam czekają jakiegoś, księżyca, żeby tam oni mogli by coś narysować. A jest takie, które oni robią po prostu swoją pracę tak, jak muszą robić. To bardzo zależy od człowieka także, czy on wie, co chce, czy nie wie, co on chce. I to może bardzo, to też może na rok, na dwa nawet zaciągnąć się, całe te projektowanie, te wszystkie pozwolenia i tak dalej. Ale sama budowa, do roku, jeżeli wszystko idzie bardzo dobrze, co naprawdę może być i mówię, że tam, nie, na pewno nie może być, to 10 lat będzie. Nie, nieprawda, za rok, naprawdę, upewniliśmy się w tym roku, realizowaliśmy. Byli w marcu, zaczęwszy już budować jeden domek, to my już jego zakończyli, już ludzie tam mieszkają. To ile czasu przeszło od marca?
Niedużo. A ma znaczenie, w jakim wieku zaczynamy budować dom? Naprawdę na przykład, nie wiem, po 50 już tylko parterowy? Nie, naprawdę nie, ale z jednej strony może i tak, dlatego że wróćmy do tego, że może wy macie rodzinę teraz już 30 i tak dalej, chcecie, żeby dzieci rosły, by tam mieli by swoje podwórek i tak dalej, a może na odwrót lepiej żyć w mieście, dlatego że wszystko jest obok, wszystkie przedszkola, szkoły, różne rozrywki i tak dalej, i już kiedy dzieci wyrosną, wtedy już po 50 wyjeżdżacie sobie tam gdzieś żyć za miastem i tak dalej. Ale tak, to naprawdę nie. Takie wielkie różnice, kiedy wy ten dom pobudujecie, no naprawdę nie. To każdemu swoje. Czy są jakieś takie typowe błędy, których na pewno warto unikać, no zabierając się za budowę domu? Naprawdę tak. I jeżeli my jeszcze porozmawialiśmy by o tym, że kiedy ludzie chcą kupować prosto ściany, tak, no z golymi, czyli ten stan syrowy, tak, kiedy już jest te pudełko zbudowane, to jest bardzo ważne odbierać tych deweloperów, które to powiedzmy pobudowali, dlatego że jest tendencja na Litwie taka, że deweloperzy, oni robią sobie firmę na jeden rok, oni nabudują tych domków, sprzedają, bankrutują i wszystko. I ty nie dodzwonisz się, jeżeli tam jakiś brak jest, czy jeszcze co, oni tam naprawdę nie przyjadą tego sprawdzić. To jest bardzo ważne zobaczyć, kto budował ten dom. Następna rzecz jest taka w Litwie rzecz jak sandarumo testes, to czyli sprawdzić, ile jest różnych dziur u ciebie test w domu. Czy są szczelności? Też mieliśmy sytuację, kiedy ludzie zwrócili się jakraz ten test zrobić i przyjeżdżamy i stoi deweloper ten, stoi, czyli ten, kto sprzedaje, czyli broker, powiedzmy tak, te, które sprzedają te wszystkie domy i tak dalej. I stoi specjalista, koło którego wieje, no po prostu czuje się, że firanka chodzi i on mówi, tak ja już widzę, że tutaj jest dziura, a deweloper, nie, to wszystko dobrze, tutaj my okno otwarliśmy, za to tutaj tego. I przedstawiacie, człowiek wszystko jedno powierzył dla tego dewelopera, dla brokera i on wszystko jedno kupił dom z dziurami, nie patrząc na to, że specjalista mówił, nie, u ciebie to jest niedobrze. Jak to się stało, że zajęłaś się tą branżą? Masz jakieś takie wykształcenie budownicze? Nie. To w ogóle nie była nawet moja idea, to idea była mego męża, czyli żyliśmy proste życie, już mieliśmy, no tak jak powiedzmy, jak wszyscy, kredyt, domek, dwoje dzieci, dobre prace, piesek, wszystko jest, wszystko fantastycznie, ale nie, no nie żyliśmy dobrze. Wyzwań nie było. Nie było wyzwań, już nie było ciekawe, no i jakoś takie całe otoczenie prosto szeptało, że trzeba coś zmieniać w życiu. No i pewnego razu mąż wraca z pracy i to prawda, to już było czas tej pandemii, tak, już tam, kiedy wszyscy powracali na pracę i tak dalej. Mam ideę, dlatego że on, no zazwyczaj on kręcił się przy tych budowach najwięcej, on tam już więcej, czym 10 lat kręci się przy budowie. Mam ideę, trzeba coś zmieniać w sektorze budowlanym. No okej, a ja tymczasem fotografowałam, byłam z dzieckiem w domu i jakoś myślę, no trzeba chyba pomóc, dlatego że dla mnie, no wyzwania to też są ciekawe. Ja nie mogę bez wyzwań, nie trzeba cały czas coś nowego robić. Czyli wszystko rzuciliśmy swoje prace, rzuciliśmy, sprzedaliśmy dom, żeby mieć na początek tam rozwicie i tak dalej. No słowem, to taka ciekawa historia. Odważnie. Ale nie chcę bardzo dużo tam o tym opowiadać, bo to było bardzo dużo wyzwań, to było naprawdę trudny czas, pierwszy rok był bardzo trudny, ale nic, wszystko teraz jest w porządku. No i słowem, zaczęliśmy od tego, że my chcieliśmy mieć po prostu portal, który zjednacza wszystkich, kto pracuje przy budowie, ale wszystko zakręciło się tak, że zaczęliśmy sami organizować te budowy i zobaczyliśmy, na ile to jest popularne i potrzebne i na ile ludzie po prostu zwracają się do nas i jakie oni są szczęśliwi, kiedy im nie trzeba z tymi majstrami kontaktować. I jedna klientka też tutaj na przeszłym tygodniu dzwoni. Tak, ja mam tylko jedno pytanie do was. Ja nie będę musiała z majstrami kontaktować? Nie. O Boże. Wszystko. W mediach społecznościowych prowadzisz takie różne informacyjne też jakieś działania, jakieś wywiady przeprowadzasz z ekspertami, informacji i tak dalej. Jest popyt na to? To jest ludzie szukają takiej informacji? To jest bardzo ważne, dlatego że nasza cel naszej firmy zmienić nie tylko majstrów, jakby, no żeby ich, tych takich powiedzmy, które tymi samymi oszustwami zajmują się, żeby ich byłoby mniej, ale także zmienić i ludzi, dlatego żeby jak najmniej tych stereotypów zostało siebie. Żeby ludzie rozumieli, że no ty musisz zapłacić dla specjalisty, ty musisz sprawdzić, ty musisz lepiej zapłacić dla kogoś, no nie lieź ty sam, nie rob ty tego, dlatego że no to jest niedobrze samemu robić to, czego ty nie wiesz. I co jest najgorzej, to że te, które budują sami domy, nie? Oni też prowadzą blogi i oni pokazują, jak oni budują i drugi od nich kopiują. A to, że oni tam robią, aby co? No to nikogo nie obchodzi. A jakie wy zuchy, wy sami robicie, zuszki tam pieniążki oszczędzacie. Nie, tak, no nie musi tak być.
potem się okazuje, że jednak trzeba znowu dopłacić, nie wiem, naprawiając tak, coś. Czy... Tak, i ile u nas jest też sytuacji, kiedy do nas ludzie zwracają się, o Jezu, my tu robiliśmy sami, co my tu narobili, my nie wiemy, ale my już niczym pomóc nie możemy, dlatego, że no w ogóle żaden normalny majster nie chce iść i poprawiać po kimś, dlatego, że wszystko tak. Jedno, on zostanie się winny we wszystkim i on po prostu nie chce nie swojej reputacji tam zepsuć, nie jeszcze co. I to po prostu jest drogo. Jeżeli na przykład my rozmawialiśmy nawet, rozmawiać o tym, że kiedy ziemia wybiera się, nie? Ludzie jak wybierają ziemię, gdzie dom budować, nie? Ładnie, sosny, wszystko pięknie, a że tu budowy nie można w ogóle robić, to oni o tym nie wiedzą. I oni nie sprawdzają dokumentów, oni oszczędzają pieniędzy na to, żeby zawolać eksperta, architekta, który tobie po dokumentach powie, czy ty możesz tutaj stawić dom. Mhm. Ostatnia sytuacja. Człowiek chciał nad Niemnem w Kownie mieć dom. Też namówił ta sklipas, czyli ziemia, znaczy się, że niby można budować, nie? Przewierzyliśmy dokumenty, porozmawialiśmy z wszystkimi specjalistami i okazało się, że nie można. Dlatego, że tam jest obsługozona ta, powiedzmy tam, zona gdzie... Zona ochronna. Tak, zona ochronna od wody i wszystko. A ta ziemia kosztowała 70 tysięcy. To żeby człowiek kupiłby, on by tam mógłby, nie wiem, przyjechać, prosto stolik postawić i po prostu pobyć z rodziną, ale nie dom zbudować. Mówiłaś, że sprzedaliście swój dom, żeby rozkręcić biznes, a teraz mieszkasz w domu swoich marzeń? Nie. Teraz my wynajmujemy. A proszę. Tak, my wynajmujemy, dlatego, że... Tak, to tak i mówi się, żeby z butów, tak, tak, tak. Ale dlatego, że mamy dwojga małych dzieci, którym przedszkole jest pod samym mieszkaniem, gdzie my wynajmujemy, aha. Ponieważ gdzie my mieszkaliśmy w domu kiedyś, my musieliśmy wozić dosyć daleko. I teraz no, jest tak fajnie, kiedy ty wstajesz i za 5 minut do przedszkola możesz dziecko odprowadzić. Tak, my też jesteśmy w stanie projektowania, ale nie śpieszymy z tym, powiem tak, dlatego, że no... Nam to jest nie priorytet, nam priorytet jest teraz nasza firma, nasz biznes i my chcemy to rozkręcić, a już z domem później. Czyli właśnie wracając do sytuacji każdego człowieka bez przesady. Trzeba po prostu usiąść, porozmawiać i zastanowić się, co jest w tej sytuacji najlepsze. Tak. Może w tej sytuacji najlepiej jest wynająć na kilka lat, a potem zbudować dom swoich marzeń. Naprawdę tak. Katarzyna, bardzo dziękujemy za świetną, budującą rozmowę. Dziękuję dla Was. A my już za chwilę w naszej mini pracowni spotkamy się z Basią Baranowską. Jeżeli już nam się udało wynająć, kupić czy wybudować swój wymarzony kąt, to charakteru niepowtarzalnego każdemu wnętrzu nadadzą dodatki. Dzisiaj projektantka mody zrównoważonej Basia Baranowska pokaże nam, jak wykonać taki właśnie element, dodatek, który będzie nie tylko dobrze wyglądał, ale też na pewno się przyda w każdym domu. Poszewka na poduszkę. Basiu, czy takie coś wykonać może tylko projektant? Na pewno nie. Każdy może wykonać taką poszewkę na poduszkę. Będziemy się uczyć. Od czego zaczynamy w takim razie? Może zacznijmy od tego, co potrzebujemy, tak? W naszym wypadku będziemy potrzebowali materiał z nadrukiem, zamek, spinki i maszynę do szycia. No dobrze, brzmi dosyć prosto. Zobaczymy, jak to się robi. Jak już wybierzemy wielkość poszewki, w naszym przypadku będzie taka prostokątna poduszeczka. Jakoś to trzeba zszyć. Tak. To najpierw zginamy na pół. Na lewej stronie. I spinamy dwa boki, zostawiając jeden bok bez niczego, bo później tam wszyjemy zamek. I boki mamy spięte. Dobra, to jeżeli mogę, to ja tym się zajmę, dobra? Oczywiście. Gdyby ktoś nie miał maszyny do szycia, to zawsze można to zszyć ręcznie. Tak. Jaką poradę mogę dać, że w zależności od tkaniny musimy w taki sam sposób dobierać nitkę. To czyli, jeżeli tkanina jest gruba, to i nitka też musi być gruba. Następnym krokiem jest wstawienie zamka. Tylko najpierw tak, wywracamy na dobrą stronę. I następnie układamy zamek przy samym brzegu poszewki. Wszycie zamka wydaje mi się dosyć skomplikowane, przynajmniej dla takiej osoby jak ja. To czy są jakieś alternatywy? Oczywiście. Możemy tutaj wszyć guziczki lub także wszyć rzep. Ale jako, że mamy do czynienia z profesjonalistką, to dzisiaj wszywamy zamek.
Naszą poszewkę już mamy gotową. No rzeczywiście, było to dosyć proste. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Państwa do tworzenia takich dodatków, które na pewno ocieplą każde wnętrze. Dziękujemy, Basiu, za dzisiejszy instruktaż i czekamy na Ciebie w kolejnych programach z nowymi pomysłami. Do zobaczenia. To już wszystko w dzisiejszym programie. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu pożytecznych informacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowę domu. A my z Państwem zobaczymy się już za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. Pa, pa.